Cześć, z tej strony Antek. Witam serdecznie na kanale Męski w Niemęskie. Dzisiaj będziemy mówili o tym, co warto wiedzieć, zanim wpakujemy się w związek. Innymi słowy, kiedy lepiej sobie odpuścić temat relacji? No i powiem o trzech rzeczach, które muszą być względnie zadbane, żeby cały projekt miał rację bytu. Zapraszam. Panowie, bardzo często zdarza się tak, że wchodzimy w jakąś relację z nieuporządkowanym życiem. No i cóż, w lwiej części przypadków prędzej czy później dochodzi do kolizji. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma co do zasady dobrego momentu na wejście w związek, no i raczej nikt nie będzie do tego podchodził analitycznie na zasadzie mam kilka niepoukładanych spraw, także sorry maleńka, ale zgłoś się do mnie za rok. No tak to nie wygląda, nikt nie będzie na nas czekał. Niemniej myślę, że warto jest się nad tym tematem pochylić, żeby po pierwsze móc coś skorygować, a po drugie, żeby mieć taką świadomość, że budowanie czegoś trwałego będzie miało większe szanse, no jeśli te fundamenty będą mocne i stabilne. Zauważcie, że sama prokrastynacja, czyli odkładanie wszystkiego na później, w tych początkowych etapach relacji jest w zasadzie płynna i nam towarzyszy. Chcemy jak najwięcej czasu spędzać z partnerką, no i tym samym zaniedbujemy sprawy ważne, ponieważ priorytet wówczas leży gdzie indziej. Sami doskonale wiemy gdzie. Niestety, ale to wszystko po czasie do nas wróci. No dobrze, to oczywiście tytułem wstępu, a poniżej przybliżę Wam trzy tematy, które powinny być ogarnięte, bo inaczej będzie kibel. Numer 1. Burdel na strychu, czyli problemy natury psychicznej. Moi drodzy, większość z nas na jakimś etapie życia zetknie się z sytuacją, w której głowa zwyczajnie nie dojedzie i będzie potrzebowała resetu. No i jest to sytuacja całkowicie naturalna, w życiu miewamy różne momenty. Niestety, bardzo często te momenty się wydłużają. Wpadamy w coraz to większą spiralę problemów, gdzie na końcu czekają już poważni przeciwnicy, których zbagatelizować nie sposób, tacy jak nerwica, depresja, czyli cywilizacyjni wrogowie naszych czasów. Mówię o tym dlatego, że dla nas mężczyzn jest to temat bardzo delikatny, nierzadko wstydliwy, a niestety występuje coraz częściej. My, panowie, musimy raz na zawsze zakopać głęboko pod ziemią archaiczne podejście do zdrowia psychicznego i w sytuacji, w której poczujemy, że wymagana jest interwencja profesjonalisty, po prostu z niej skorzystać. Zauważcie, że ciężko jest budować relacje, kiedy coś nas od środka gniecie, kiedy nasza głowa nie pracuje w optymalny sposób. Wszelkiego rodzaju niestabilności emocjonalne, problemy komunikacyjne, gwałtowne zachowania powinny być dla nas sygnałem ostrzegawczym. Często w relacjach nie potrafimy pewnych rzeczy przeskoczyć i dopiero po czasie okazuje się, że nie jest to kwestia charakteru czy uporu partnera na zwyczajnie pewnych zaburzeń. Dlatego konkluzja jest następująca. Zanim wejdziesz w związek, albo nawet będąc w nim, znajdź chwilę i rzuć okiem na to, czy strych jest posprzątany, czy dach nie przecieka, innymi słowy, czy przypadkiem nie potrzebujesz z kimś porozmawiać. Numer 2. Niedokończone sprawy. Jak wszyscy wiemy, jednym z naszych ulubionych frazeologizmów jest słomiany zapał. No i nie oszukujmy się, każdego z nas porówno obdarowuje. Niemniej są takie sprawy w życiu, których zamknięcie powinno być dla nas priorytetowe. Podejrzewam, że właśnie pomyśleliśmy o tym samym, czyli nie wchodź w nową relację, jeśli nie poradziłeś sobie z poprzednią. I powiem Wam szczerze, że jest to kuriozalna sytuacja, kiedy randkujesz sobie z kobietą, wszystko jest fajnie, no ale tematem przewodnim jest Twój bądź jej ex. No i wiecie, no, są zdecydowanie ciekawsze tematy do rozmów niż rzewna historia naszej niespełnionej miłości. Szczerze mówiąc, te wszystkie porównania, te gadki o tym, jak to było, o tym, że on jest zły, że ona jest zła i tak dalej, no, one tak naprawdę nie napawają optymizmem, no i mimo wszystko sugerują, że któreś z nas ewidentnie sobie z rozstaniem nie poradziło. Poza tym, tak szczerze, między Bogiem a prawdą, no to jest to jakiś brak szacunku w stosunku do osoby, która ruszyła tyłek, żeby się z nami spotkać, no a my odwalamy taki paździerz w rozmowie. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie wejść w coś nowego, to stare powinno zostać na wysypisku śmieci zwane historią i w zasadzie tyle w temacie. Drugą rzeczą, która bardzo często zostaje porzucona w momencie, kiedy kogoś poznajemy, to odbudowa po wcześniejszym związku. Wielokrotnie zwracałem na to uwagę, że po rozstaniach brakuje nam tej refleksji, analizy relacji, no i trwania w postanowieniach.
Dlatego też zanim wpakujecie się w coś nowego, postarajcie się tę odbudowę doprowadzić do takiego stanu, w którym kontynuacja nie będzie ograniczana przez osoby trzecie. Bo bardzo często jest tak, że niewiele nam brakuje do osiągnięcia czegoś naprawdę fajnego, czasami czegoś naprawdę spektakularnego, no ale odpuszczamy przed samą metą, bo Grażynka chce się z nami widywać codziennie. Także panowie, trzeba te wszystkie sprawy doprowadzić do końca, a dopiero potem pchać się w związek. Numer 3. Nieustabilizowana sytuacja zawodowa, nieustabilizowana sytuacja materialna. Panowie, co do zasady nie da się oprzeć związku na niestabilnych fundamentach. To znaczy, pewnie się da, ale to jest karkołomne i na jakiś krótki okres. Chociaż i tak wiemy, że na końcu się gdzieś wyrżniemy i trzeba będzie zaczynać od nowa. Także moi drodzy, jeżeli wasza sytuacja zawodowa lub ekonomiczna jest cienka jak dupa węża, no to w pierwszej kolejności powinniście zająć się właśnie tym. Sfera ekonomiczna jest jednym z ważniejszych fundamentów, bo jest w pewnym sensie miarą prawdy o nas samych. Oczywiście nie mam tu na myśli budowania kapitału tylko po to, żeby sponsorować jakąś kulawą niewiastę, która w stosunku do nas ma nieadekwatne wymagania według tego, co sama daje, bo przecież nie o to chodzi. Mi natomiast zależy na tym, żebyśmy złapali pewnego rodzaju formę niezależności ekonomicznej, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę. Bo jeżeli nie osiągnęliśmy w tym aspekcie pewnej solidnej podstawy, to szczerze mówiąc, odradzam wchodzenie w jakikolwiek związek. Ponieważ ta cała inżynieria dystrybucji pieniądza będzie nas tylko frustrować. No i koniec końców będzie hamowała nasz rozwój. A poza tym, no sami najlepiej wiemy, że mężczyzna w dzisiejszych czasach mieć musi, a kobieta mieć może. No i jak to mawiał mój kumpel, najpierw inwestujemy w siebie, a potem inni inwestują w nas. No dobrze, tak kończąc mogę powiedzieć tyle. Wymieniłem tutaj trzy tematy, trzy rzeczy, które nie oszukujmy się, powinny być zadbane, no ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, może nie trzeba, no nie wiem, kiedy to ja właściwie mogę wejść w związek? No i odpowiedź jest trochę przewrotna według tego, co do tej pory mówiłem, bo tworzyć relacje, co do zasady, możesz zawsze, kiedy tylko chcesz. Ważne jednak jest to, abyś miał świadomość, że bez pewnej podstawy sukces takiego projektu będzie stał pod wielkim znakiem zapytania. Ja osobiście uważam, że każdy z nas powinien dbać o swoją, nazwijmy to, bazę, bez względu na to, czy jest aktualnie w relacji, czy nie. I chcę, żeby to wybrzmiało bardzo dosadnie. W związku najważniejszy jesteśmy my. Nasz rozwój i nasze szczęście, bo bez tego nie jesteśmy w stanie dać niczego wartościowego drugiemu człowiekowi. Amen. Także panowie, dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, to możecie zostawić subskrypcję. Pozdrawiam, Antek.